stosowania tortur wobec dzieci starczy, w których kończy 60 rok życia, mam nadzieję, że nie wie, czy kto kończył 60 rok życia. Kobiet ciężarnych i ludzi chorych psychicznie. Chyba, że stwierdzono, że kobieta jest ciężarna z winy szatana, ewentualnie jeżeli człowiek chorego psychicznie uważano za opętanego i wtedy to już go nie ratowało. Podobno również stan duchowny i szlacheckie pochodzenie chroniły przed torturami, ale no, podobno chroniły. Procedura była taka, że tortury rozpoczynano w godzinach porannych na czczo, ponieważ człowiek, który nie zjadł wiele, zwykle jest bardziej wytrzymały. To jest bardzo popularne w filmach wszelkich, tak, akcji, gdzie człowiek, który nie jadł, rany w brzuch znosi dłużej, prawda? To między innymi dlatego. No, katownie były często pod ziemią, tak żeby krzyki się nie wydostawały. Chociaż były oczywiście również przypadki tortur pokazowych, ale to w innym celu, prawda? I teraz same tortury i narzędzia. No, jak oczywiście stosowano wobec oskarżonych i przesłuchiwanych takie narzędzia zupełnie proste, typu, nie wiem, szpilki, gwoździe, igły, nożyce, szydła, młotki, noże, sidła, wnyki, dłuta, cęgi, pilniki, kłódki, skrzynie, liny, drągi, prasy, a nawet sól i pieprz oraz instrumenty muzyczne. Tortury wstępne stosowano, żeby zmusić badanego lub w większości przypadków badanych do przyznania się do winy. W tym celu stosowano metody humanitarne, powiedzmy metody nacisku psychicznego, czyli publiczne obnażenie, groźba, związanie, dalej. Biczowanie, ściskanie, miażdżenie palców, rozciąganie na drabinie i tak dalej. I to wszystko były tortury, które były uważane za wstępne. Natomiast później następnym etapem było biczowanie. Co ciekawe, na przykład w Niderlandach młodych katów wychowywano w ten sposób, że takie dzieciaki w wieku lat, nie wiem, 5 właśnie biczowały ludzi po to, żeby nabrać wprawy i oswoić się z fachem przyszłym. I te tortury, o które wymieniłam tutaj, z biczowaniem łącznie, zwykle w raportach sądowych w ogóle nie były ujmowane, ponieważ były to ciągle jeszcze, jeżeli człowiek przyznał się w tym momencie, znaczy przyznał się dobrowolnie bez tego. Metodą z pogranicza tortur i magii, czy okultyzmu, było coś, co nazywano wytrwawianiem czarownicy, a mianowicie związaną kobietę bito po nosie i po ustach na tyle długo, aż wroczyła krwią, niejednokrotnie wytrwawiała się do na śmierć, no wiadomo, że to się może zdarzyć. I jest często tak, że palono tę krew po to, żeby w jakiś sposób oczyścić jej duszę. No ale to też, podobnie jak na przykład zakopywanie żywcem, no, nie wymaga specjalnej inwencji, a oczywiście zakopywano żywcem ludzi tylko i wyłącznie po to, żeby ich dusza tam dostała się do nieba oczyszczona i tak dalej. Ponieważ poza tym, że woda i ogień miały funkcję oczyszczającą, to jeszcze oprócz tego zdarzało się w niektórych kulturach, że uważano, że ziemia również. Torturą wstępną był malezyjski trzewik, tak, zwany również butem hiszpańskim. I to przyjmowało wiele form. Tutaj mamy akurat malezyjskie, nie wiem, jakieś takie nagolennice. Polegało na tym, że w taką formę w kształcie stopy wkładano, bądź ręki, wkładano kończynę i dociskano śrubą. I powoli, powolutku następowało najpierw miażdżenie ścięgien, potem łamanie palców i tak dalej. No to wiadomo, że tego typu urządzenia były stosowane również do miażdżenia innych części ciała. Tutaj mamy przykład miażdżenia kończyn połączonego z nabijanymi gwoździami, a o miażdżeniu innych szczegółowych części ludzkiego organizmu opowiem za chwilę. Kolejnym ciekawym, tutaj mamy miażdżenie dłoni. Tutaj mamy coś, co przypomina pospolite imadła, przecież tyle ciekawych części ciała muszą tam włożyć. No, tutaj mamy urządzenie specjalne do miażdżenia kciuków. A tutaj mamy kolejny przykład ciekawego urządzenia. Wiadomo, że tutaj mamy, tak, urządzenie do miażdżenia różnych części ciała. O tym będzie za chwilę, natomiast chciałabym powiedzieć o tym. To się nazywa kołnierz.
I kołnierz polegał, zakładany był w ten sposób, że człowiekowi zakładano kołnierz na szyję, po czym przywiązywano go w różne miejsca w taki sposób, że on musiał, że musiał stać. W momencie, kiedy próbował przechylić głowę, osunąć się, ugiąć nogi, cokolwiek, kolce wbijały mu się w ciało. Następną torturą, którą uważam, ja tak zaczynam od delikatnych, żeby... Żeby tak powolutku stopniować napięcie. Następną torturą przewidzianą specjalnie dla kobiet o pięknych miastach i długich włosach była tortura, którą nazywano knotting, od knot węzeł. A mianowicie splatano takiej kobiecie włosy w warkocz i w ten warkocz wkładano pałkę grubą. Po czym dwóch, a czasami nawet czterech mężczyzn kręciło tą pałką na tyle długo, aż włosy nabijały się na nią na tyle mocno, że potrafiły zerwać jej całą skórę z głowy, niejednokrotnie razem z kawałkami twarzy. Kolejna prosta tortura to jest oczywiście pojenie wodą, aż do granicy praktycznie rozerwania wężerza, po czym bicie po brzuchu. Jest to urządzenie, które nazywało się karkas i ono służyło specjalnie do wyrywania paznokci, przy czym oczywiście wyrywanie paznokci było tylko wstępem, bo potem w takie ładnie osłonięte mięso można było jeszcze wbijać igły i drzazgi, niejednokrotnie nasączone substancjami, które zwiększały ból. Kolejna rzecz to jest to, co tutaj widzicie po lewej stronie, jest to, no to się w różnych razach nazywa, najpopularniejsza nazwa to jest krzesło czarownic, ale jest to nazwa, która w średniowieczu nie funkcjonowała, ponieważ to się nazywało tron dziewiczy, ewentualnie konfesjonał, albo krzesło inkwizytorskie, chociaż moim zdaniem krzesło inkwizytorskie to jest manipulacja, nie mogli tego tak nazywać. Czy jakikolwiek inkwizytor by na to musiał? W każdym razie krzesła te były wyposażone w kolce, albo drewniane, albo metalowe i uchwyty, widzicie, które służyły do tego, żeby nie tylko przytwierdzić tam człowieka, ale też żeby można było ładniej docisnąć, bo niejednokrotnie człowiek nie był wystarczająco ciężki, żeby mu się wszystko prawidłowo wbijało. Co ciekawe, metalowe krzesła czarownic miały również niejednokrotnie z tyłu pod spodem, ale nisko. Aż taki człowiek, który na tym krześle siedział, poza tym, że mu się te kolce wbijały w różne części ciała, mógł jeszcze zostać jednocześnie porządny. Co zawsze, i to podkreślam tak po raz pierwszy, ale kilkukrotnie będę o tym mówić, że jeżeli jakichkolwiek obrażeń dokonywano rozgrzanym żelazem, to nie następowało krwawienie i tortury mogły trwać dłużej. Oczywiście w ten sposób, w takim krześle człowieka można było trzymać od kilkunastu minut do kilkunastu dni. Zdarzało się, że ludzie umierali w tego typu krzesłach, albo od umieszania od ran, albo od zakażenia. W każdym razie, no i oczywiście nie muszę mówić o tym, że na takim krzesełku nie stało, nie sadzano człowieka w ubranku, tylko bez. Można było człowieka unieruchomionego w takim krześle chłostać, można mu dodatkowo było mierzyć kciuki, zmuszać go do picia wrzących substancji i tak dalej, to bardzo wygodne. Następne urządzenie, które jest ciekawe i działa ludziom na wyobraźnię. Myszka i myszkuje. To jest kolejne krzesełko, takie dość proste. To komputer. Jak widzicie, te krzesła niektóre były proste, niektóre nie. To jest gruszka, moi drodzy. Gruszka to jedno z najlepiej działających na wyobraźnię urządzenie, ponieważ gruszki były dwojakiego rodzaju. Albo nie, zacznę najpierw od tego, do czego to służy, a potem wam opowiem, jak działa. Otóż gruszka służyła do rozrywania naturalnych otworów ciała. Wszelkich. Gruszkę stosowano wobec pyskatych żon, rozrywając im usta, wyrywając szczękę z zawiasów. Gruszkę stosowano wobec kobiet posądzanych o nierząd, rozrywając pochwę. Gruszkę stosowano wobec mężczyzn posądzanych o homoseksualizm, rozrywając odbyt. Gruszkę stosowano w każdym możliwym otworze, były nawet gruszki, które rozrywały nos. Działały na dwa różne sposoby. Albo gruszka działała na śrubę, tak jak ta, bo ta jest zwintowana i to by polegało na tym, przecież jakiś to jest cool, jaka to jest technika. Albo działała w ten sposób, że rozrywanie można było regulować dokręcając gwint, albo były gruszki, które działały na zasadzie sprężyny i one po prostu rozrywały gwałtownie, ale te były mniej skutecznie, bo wiadomo, że bolało krócej.